Możemy kontynuować. Jak już załatwiliście sobie rozpraszajkę pod tytułem Frajera. Romeo! Frajer. Tak, bo jakby, żeby nie było żadnych wątpliwości, jemu się wydaje, że ona go kocha, ale to tak nie jest. A ona jest sprytna. Tak, tak? Ona jest sprytna. Kobiety. Prawda? Ma rację, wydaje mu się. Więc tą główną rozpraszajkę macie, więc chyba tak naprawdę pozostaje tylko... Zabieram kiecę i lecę. Egzekucja planu. Tylko pytanie, kiedy? W sensie, ile dajecie czasu, bo jeżeli teraz ją złapiecie i będziecie chcieli się ewakuować szybko z planety, to po prostu miejcie na uwadze to, że w zależności od tego, ile czasu minie, no to tyle wasz statek będzie naprawiony. To nie śpieszy się tam aż tak, bo możemy jakby... No i też... Dłuższo by poczekać. Role, nie? No i też pytanie właśnie, czy planujecie, bo też pamiętam jakieś tam wspominki były, ale nie wiem, czy chcecie to ścigać, że potencjalne jakaś negocjowanie, wymiana skrapa i tych rzeczy, żeby jakieś lepsze uzbrojenie sobie dać. Bo, chociaż nie, bo pamiętam, że jakaś była dyskusja dostatecznie, skoro i tak coś jak statek będzie dostawał upgrade, no to może przetrzymać się bez zmieniania tej kałaczki, którą macie. No. Jeszcze co, to jak coś, to podejrzewam, że ogólnie można gdzieś znaleźć rozpiskę, jak ta komnata i tak dalej powinna wyglądać. Może jest takie coś. To w takim razie tak, że będziemy... Powiem, że przy tej 16 Rejny, no to przy okazji możliwe, że jakieś blueprinty tej posiadłości, a przynajmniej części budynku, bo to nie jest tak, że jest jedna posiadłość, jeden wyjebany wielki budynek, tylko jest sekwencja sporej ilości budynków jako taki. Znaczy kontekst. Konkretnie mi chodzi o tą kapliczkę, gdzie będziemy robić ewakuację. Więc już. Żeby po prostu się tam rozeznać, czy będziemy mieli jakieś przewagi i tak dalej. No to myślę, że to wyjdzie w praniu. Czyli jeśli no prawdopodobnie w rzutach. Czy pochodzić tam po tym terenie? Ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że... W sumie jako wizerzytka to będziemy dopiero w dniu ślubu. Że tą sługę, za którą planujecie, znaczy inaczej, nieważne jaka sługa, ale najwcześniejszych takich pomocników, no już szykowanie do tej właściwej części ceremonii, szykowania Panny Młodej, Pana Młodego, no to wpuszczają na 3 dni przed weselem. Okej, to do tego czasu imprezujemy i czekamy, aż nam naprawią statek. No i przygotowujemy się do swoich ról. Żeby nie musisz być najlepszą wizażystką na planecie, Kevin, ale musisz przynajmniej musisz realistycznie udawać. Co oznacza, i tu odpalamy na YouTubie poradniki. Tylko moje zestawy do make-upów. Tak. Okay. Jeśli wspomnieliście o tym, jak opuścimy tę planetę, to zrobię nam wszystkim śluzowanko. Z sobą łącznie. Tak, Sani może być twoją modelką. Kevin? Niech też cierpi. Kevin? Tylko nie spierdol tego. Będziesz piękna, znaczy już jesteś piękna, ale będziesz... Błyszczeć. Zjawiskowa. Znaczy robię weto. Znaczy robię weto, jak mam na kimś ćwiczyć, to na człowieku. Czy w tym momencie... Rejna, mam dla ciebie pół litra. Słucham? Czy sugerujesz, że Sani nie jest człowiekiem? Nie, no w sensie... No tak znaczy, jakby nie jestem. Różnicę. Słucham? No. Tak, Sani ja mówi, tak patrzy na Kitty. No tak jakby nie jestem. Ona ma futerkową twarz? Tak jak mówiłem, ona jest bardziej jak Khajiit z Lesprosów, a nie jak Faunus z Ruby. No to rzeczywiście mógł być problem. No.
Więc... Dobra, więc mówiłaś, sobie mamy, się mamy, włosy, mam dla Rejny tak? pół litra. Albo Jacka, wyobrażacie sobie Jacka. O, to dopiero będzie wyzwanie. Nie, Kitty trzeba włosy przemalować, nie? Mi? A ja to zrobiłam wczoraj. Chociaż poczekajcie, bo muszę coś sprawdzić. Tak, moich włosów nad tobie do malowania, bez przesady. Muszę coś sprawdzić, poczekajcie, bo jest taka jedna zabawna moc w rapsunice. O Boże, tak, czekaj, muszę to wkleić. Jack! To Jack tylko tak wystawia rękę, gotowy do pstryknięcia. Mogę cię wysadzić w powietrze i nie zamacham się tego użyć. Wait, wait. Mógłbyś go... Ja zawsze odsłucham. Jak już idziemy w absurdalne pomysły, jak już mam się takie przebieranki... Nie, ja się mówi, że mogę cię wybuchnąć i nie zawaham się tego użyć. Zresztą w tym momencie to byłby tylko akcent, jak się przyjaźni. Dziękuję. Ale wy macie kije w dupach. Ej, dobra. Znaczy... Czy ja dobrze rozumiem, że mógłbyś go zmienić w małą dziewczynkę? Nie, bo musi być w ramach 50% masy ciała. No. A, właśnie, jest napisane another willing target. Willing. To... Ja. No to jak ja sam rzuciłem sugestię. Chociaż nie, dobra. Może nie, nie aż tak. Jeżeli dobra, ty byś tu... chciał... A zaraz, bo ja to zrozumiałem tak, że ty chcesz Jacka zmieniać, a ty nie. chcesz, że Jack, żeby ciebie zmieniał. Tak, żeby mnie zmienił ewentualnie, żebym... A, okej, okay, no to, to jest zupełnie inna rzecz. Przepraszam, nieporozumienie. Przecież żebyś nie miał tak kanciastej mordy i bez tego jabłka Adama. Tak. Sani na to mówi, podejrzewam, że pieprzeniki do tego nie trzeba, tylko parę poradników cosplayerów. W sumie. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma co przesadzać. No. Dobra, wystarczy cosplay. A już myślałem, że będzie mogło paść hasło, że żebyśmy MSQ-ali ten... Kevin tak bardzo się zmienił płeć. Nie, bo w sumie... Już, nie, bo w sumie już bym się bał, że na przykład nie da się tego odwrócić czy coś. Więc, po, więc tak rzucam żartem, że śmiechem, ale po chwili się cofam z tego pomysłu. Wait, what? Tego miałoby nie dać się. Bo na przykład Jack nie będzie dostępny czy coś. A to zmienia na stałe, czy zmienia na jakiś czas? Jakby zmieniał na stałe, to to jest strasznie OP. A nie, czekaj. Effort as long as the change is to be maintained. Aha. Dobra. No. Aha, dobra, że on musiałby trzymać albo Efforta, albo ja bym musiał się oddalić od niego na 100 km. Co, jest chyba w zasięgu twojego teleportu? Nie, nie jest. Jeszcze. Okej, okay, w sumie podtrzymywanie Efforta to nie byłby problem. Nie dla niego. Za duży, klasyczny. Dobra, w każdym razie... Jedyne co mogę dorzucić, to jakby jedyna rzecz ciekawa, która się dzieje, to na czwarty dzień przed ślubem, czyli dzień przed tym, zanim będziecie mogli tam być kuszeni jako służący, no to odzywają się alarmy, w sensie syreny, jak na przynalotach. I po prostu raz, że częściowo widać, trochę słychać, jak z którejś z bazy wojskowej na obrzeżach, czy też poza granicami miasta, w którym jesteście, odzywają się działy orbitalne. No i też, może nie tyle widać, bo jednak to jest orbita, ale późniejsze wiadomości mówią o tym, że jakby był kolejny
atak objazdowy nieznanych sił, ale zostali, że bohaterscy obrońcy odepchnęli agresora bez większych strat własnych. Reina, ciekawe, czego nam tutaj nie mówią. No, wojna. Tak, ale... wojna nigdy się nie zmienia. Jak bardzo to eskalowało od czasu, jak my wylądowaliśmy. No, też wypadałoby wiedzieć, co nas spotka, jak będziemy wylatywać. Reina odpowiada ten... takim poważnie. Im więcej przymiotników jest w oficjalnych komunikatach, tym gorzej wygląda sytuacja. Bohaterscy obrońcy? Dasz radę jakoś to skwantyfikować, żeby może się okazać nagle, że będziemy musieli to przyspieszyć czy coś. Nie wiem, spróbować włamać się do ich baz, coś takiego. Dajcie mi chwilę, Jack mówi, po czym moment milknie, przymyka oczy. Wraca do stanu obecnego. Aż tak źle? To jest ciekawe, jak chociaż raz nie ja jestem tą osobą, która odpala wizję. To zawsze tak z waszej perspektywy wygląda? Ty się bardziej ślinisz. Ej. Na naszą... no, waszą akcję mamy czas. Ale ta planeta nie ma świetlanej przyszłości. O, to długo mogłeś popatrzeć. Do tygodnia. Czekaj, w sumie muszę pokminić, na ile by trzymał, na jakim poziomie by trzymał tę kognicję. Dobra, to mały retcon. Podejrzewa, że może trzymać na wysokim głównie dlatego, że nie ufa, że go nie wyruchamy. No, to wtedy znaczy, to też jest kwestia, że musi mieć przynajmniej jakąś dyscyplinę na takim poziomie, żeby mieć dostęp do jakiejś rzeczy ofensywnej. Znaczy ofensywnej to może cheatować z na przykład tym battering ramem. Tak, nie, tak. To zamiast tego tylko mówi... dobra, jeżeli się zastanawiacie, czy ta planeta zamieni się w postapokaliptyczne piekło, zanim to załatwimy naszą misję, Nie zamieni się. Nice, mówi naszą misję. No, naszą, waszą. Pierwsze słowa się liczą. Dobra, zaczynasz nas lubić. Jak już turcham żabrana, jesteś już członkiem drużyny, nie? Dobra, w każdym razie jutro... Nie musimy się spodziewać nagłej inwazji z kosmosu. Chyba, że te cholerne. Chyba, że to cholerne AI czy cokolwiek potrafi fałszować, ukrywać się przed prekognikami. W sumie jakby. Ale to już by była kurwa przesada. A w sumie jakby miało taki strasznie losowy algorytm tego podejmowania decyzji i w momencie, jak by odparł wizję, to algorytm by pokazywał na coś innego, ale zaraz potem by się zmienił. To musiałby specyficznie przeciwko prekognitom. Technicznie rzecz biorąc, AI może się spodziewać, że będzie walczyć przeciwko prekognitom z różnych stron. Ale to jest możliwe. Zupełnie jakby wrzucał dwiema toskami z jakimś modyfikatorem, by zdecydować jak wiele sił nawet jest gotów poświęcić. No na przykład coś takiego, albo kiedy zaatakować, albo po prostu może co chwilę zmieniać stany decyzyjne.
Więc... Dobra, to nie było coś takiego, że tak naprawdę losowe generatory nie są do końca losowe? Że oni mają prawdziwą losowość. Ale... Dobra, nie wchodzimy w to. Wróćmy do sesji. Znaczy, to było częściowo jej charakter, ale... Spoko. Nie musimy w to wchodzić. Zresztą jak zatwierdził, to jest... Bo znowu będzie argument, że jeżeli mają lody kosmiczne, to mogą mieć kwantowe algorytmy losowania, generowania liczb losowych. Gruba przesada. Ewentualnie przez krzyk na tyle jest szum kosmiczny zakłócony, że naprawdę jest losowy. Więc jak się w niego podepną, to... Poza tym nawet w dzisiejszych czasach da się robić liczby rzeczywiście losowe. Ła, jesteście kosmicznymi magikami. Ale jedna z mocy jest związana z prawami losowości. Tak, ale to nie musi być rzeczywiste. Ale może. Ale on się teleportuje, kurwa. To jest poza... Teleportacja jest nie tylko możliwa, ale była zaobserwowana. Ta reakcja rysi. Mua! Najbardziej się z tego cieszę, że Blacku to nagrywa. Ale doskonale rozumiem, rysie. Znaczy, powiem szczerze, że więcej miałem bólu dupy, jak zaczęliście, kurde, w sesji fantazy mi to robić. A czekaj, w którym momencie? Nie pamiętam, co wyście wtedy dyskutowali na fejcie. Okay. Ale jakaś właśnie dyskusja weszła związana z prawami fizyki, kurde, na fejcie. Gdzie wyraźnie powiedziałem, że ten świat jest całkowicie magiczny i do tego spierdolony. A, czekaj, to chyba było o tym, że ten, że jak kontroluje lód, to w sumie może kontrolować tak. Także ciepło. Tak. O Boże. Jakby to, jeżeli chcecie dalej tę scenkę kontynuować albo jakieś dyskusje między drużynami, to jak najbardziej. Jeżeli to zakończycie, no to na pewno będę miał jeszcze jedną scenkę między Unity a Andzią i Kitty. No, coś obiecywałeś, więc czekałem na to. Znaczy, to na czym stanęła nasza... Doczekamy do momentu, kiedy wejdziemy, wchodzimy, wygrywamy. Synu. Tato? Po prostu dałem wam możliwość, że jeżeli chcecie jakieś dyskusje międzydrużynowe kontynuować, jeżeli nie, no to... Nie, chyba już wystarczy. Dobra, no to nie wiem, zakładam, że ten całe planowanie to też było na waszym okręcie. Tak? Czy nawet jeśli dzieje to... Nie naprawianiu? No, w każdym razie nie do końca, nie powiedziałbym, że to miało... W każdym razie, okej, okay. Z jakiegoś miejsca, no to Andzia i Kitty... Inaczej, jeżeli jesteście na statku, no to dostajecie info, że Unity chce porozmawiać na mostku, a jeżeli gdzieś się inaczej planowaliście, no to jest prywatna wiadomość, a po chwili, jeżeli żebyście mieli jakieś miejsce prywatne z dala od reszty drużyny, żeby zrobić, że tak powiem, telekonferencję. Jakby Unity się odzywa... przepraszam za nagłe wyzwanie i za moją nie do końca dobrą obecność, to mówię tak bardziej w stronę Kitty, ale większa część moich procesów była zajęta
analizowaniem całej sytuacji związanej z Nową Wenecją, tym tą zasadzką przeciwko siłom niebieskim. I nie wiem, czy ja może to odczuwać, ale podejrzewam, że gdybym był organikiem, to prawdopodobnie odczuwałbym stres, ponieważ obliczając wszelkie możliwe opcje, warianty i tak dalej, jedyną możliwą opcją, jaką pozostała, jest to, że nie tylko Apex przetrwał do czasów obecnych. Harmony musiała brać udział w tym ataku. W którym? W tej zasadzce przeciwko siłom niebieskich i świetlistych nad nad orbitą Half-D. Czyli czekaj, mówisz, że nie tylko oni przetrwali, ale też współpracują, tak? To jest jedyna możliwość. Apex jest ekspertem od taktyki, strategii wojskowej, ale to, w jaki sposób zrobili tę zasadzkę, ten manewr, pincer maneuver, to musiałby współpracować z siłami Nowej Wenecji, a on... Nie byłoby w jego parametrach, żeby uzyskać pokojowy sojusz z nimi. Co to była Nowa Wenecja, bo nie pamiętam. No, sektor Meris i Oles, taka, że tak powiem, nowa frakcja, która się ogłosiła. Ale który to jest atak? Ten, co my byliśmy i odbijaliśmy Nika? Nie. Nie, nie. Nika odbijaliście z planety Thorum. Ratowaliście go z planety Thorum. To była... A Nowa Wenecja się kiedy wydarzyła? New Providence, co? Ta Nowa Wenecja się kiedy wydarzyła? Daty dokładne nie mam, natomiast ja wpisałem... Wieściach z Galaktyki 3, czyli to mogło być... No w każdym razie no nie istniało jakoś strasznie długo jako byt polityczny. No i tak naprawdę od samego początku, informacja tak od samego początku była jako przykrywka dla Harmony. Mhm. Bo też w sumie na jednej sesji jednym ze Stingerów było to, że planeta Half-D poza tym, że jest regionalnym hegemonem, miała tak Secret Masters. A planeta Angelos ma tak Unbreak AI. Więc taki kombos się zrobił. Dobra, ale czy to jakkolwiek zmienia nasze plany związane z kuźnią? Czy to, że oni są razem i współpracują, to znaczy, że mogą szybciej rozjebać? Nie, to nie zmienia planów, natomiast prawdopodobnie zmniejsza potencjalne ramy czasowe, w których możemy operować. Gdyby walczyli między sobą, nie ukrywam, byłaby to na pewno przewaga dla nas. Ale najwidoczniej Harmony była w stanie jakoś do niego dotrzeć i go zmanipulować. Chyba na tym polegała, nie? To Unity mówi z takim trochę goryczą w tej, znaczy imitowaną goryczą w jej syntezowanym głosie. Niestety tak. Dobra, i z tego co pamiętam, czy mamy się planu, że ty próbujesz do nich dotrzeć i ich okieły znać, tak? Czy... Żebym była w stanie zbliżyć się do zasięgu ich rdzenia i spróbować go zainfekować, uspokoić, przejąć. Przyznam szczerze, moje plany będą bardzo mocno zweryfikowane w zależności od tego, co uda nam się zdobyć w kuźni. Jakie... moce przerobowe, jak i okręt. To tego wszystko będzie zależało. W ogóle... Andzia, co myślisz, w którymś momencie będziemy musieli powiedzieć reszcie załogi, na co się szykujemy, przecież nie możemy ich bez ich własnej wiedzy ciągnąć w sam środek wielkiej galaktycznej wojny.
Okej, to ja kiwam głową. Znaczy, bo wszyscy się domyślamy reakcji Rainy, nie? Tak. Na razie wydaje mi się, że odpowiednio wprowadziliście ją w temat. W sensie sama kuźnia jest już... Tak. Dobra, to wiesz co, ja mówię, że niepokoję się, szczerze mówiąc, to niepokoję się o Rainę, ponieważ w ostatnich tygodniach jest, powiedzmy sobie szczerze, spędzam z nią najwięcej czasu i w ostatnich tygodniach jest dziwniejsza niż zwykle. Co się mniej pije? Cóż, ta dziewczyna zawsze miała poważne problemy, ale... Mam wrażenie, że jest w spirali. Myślę, że też by jej się przydał psycholog? Daj, przecież już ją wysłaliśmy do psychologa. Była wysłana. Tak, ona też była? No. Aha. Nawet mówiłem, że co prawda halucynacji na żywo już nie ma, ale i nawet nie ma już głosów, ale za to sny są. Pokazujące, co zrobiła w przeszłości. Ale tutaj jak... Może najpierw zobaczymy, jak zareaguje na... Wait, out of character, czy to, że Apex jest, to już jest oficjalne info? Yep. Tak. Kiedy to było? Nie pamiętam. Na poprzedniej sesji? Pod koniec poprzedniej sesji? Bo tak. Wiadomość o Solar, że case Solar Ronin, alarm perymetru, mówi o tym, że właśnie, że siły Apexa zaatakowały. I że Nowa Wenecja z nim współpracuje. Więc, jak Reina zareagowała, bo nie pamiętam. Więc perymetr... Chyba tak tego powiem, nie odegraliśmy nawet. Więc perymetr i jakby reszta frakcji tak naprawdę o Harmonii nie wiem. Myślę, że jest tylko jedno dzikie, niebezpieczne AI. Yep. No, w każdym razie... Możemy zrobić w sumie scenę, jak rozmawiamy z Rainą właśnie w kierunku tego, że skoro Apex się ujawnił, to Welp, co teraz? Zawsze możecie. Nie bronię wam. Ja bym miała taki plan, żeby jeszcze do kuźni nie rzucać nikomu hintów na temat Unity. Ale tam jak już zmodyfikujemy statek i... Tak, dać każdemu wybór. No. Czy leci dalej, czy zostaje. Znaczy, po prostu przedstawić, na co się będzie pisał, nie? Tak. Plus też, jeśli Reina ma aż taką obsesję na punkcie AI, to bałabym się, że mogłaby nam zrobić jakiś sabotaż. Nie. Wiesz, że byłaby w stanie wysadzić ten statek tylko po to, żeby zepsuć Unity. Nawet z nami w środku. Moje analizy psychologiczne wskazują, że twoja opinia Kitty ma około 90% szans prawdopodobieństwa. Naprawdę aż tyle? Powinnam być psychologiem. Bonded intelligence. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz dorzucę jako Unity, zanim ewentualnie chcecie się cofnąć do tej scenki, o jak gadacie z Rainą o Apexie. Natomiast pomijając jej wszelkie problemy psychologiczne oraz używki, muszę powiedzieć, i to też jest potencjalna lekcja, że czasami można założyć, że nie to, że ktoś zepsuł, tylko sojusznik, którego posiadamy, jest lepszy niż by nam się wydawał. Masz na myśli, że nie doceniamy Rainy?
była w stanie dostrzec modyfikacje, które zrobiłam. Nie znam zbyt wielu hakerów, którzy byliby w stanie zrobić to samo. Nikt nie twierdzi, że ona nie jest jednym z najwybitniejszych hakerów w tym sektorze. No właśnie, jest niesamowicie zdolna, ale trochę niestabilna? Czyli się rozumiemy. Z tą niestabilnością nikt nie dyskutuje. Czyli jesteśmy w pełnej zgodzie. Niemniej to dla sukcesu, dla długoterminowego sukcesu, prawdopodobnie, cóż, w wolnym czasie będę starał się pracować nad jakąś metodą, sposobem wypracowania terapii, która byłaby w stanie wyprowadzić ją na prostą. O, macie, to jest świetne pytanie. Czy masz dostęp do jakichś czujników, które nie są jawne na tym okręcie? Zapytam jako mistrz gry, do czego ewentualnie byś sugerował? Bioscan? To konkretnie, co ma Reina, jest mocno niewykrywalne. Dobra, to w takim razie muszę zaciągnąć Reynę do łóżka i Unity nagra jej kręgosłup w tym czasie. Co? A propos tego, co Kevin napisał na czacie. Czy Brad napisał na czacie. Czy robi test na Cylonę? Przez sezony Battlestar Galactica kręcą wokół tego, żeby testować ludzi, czy nie są Cylonami. I Baltar, głównym celem istnienia Baltara we flocie jest to, żeby opracować test. Tymczasem w pilocie jest pokazane, że jak się rucha z jedną Cylonką, to jej świeci kręgosłup na czerwono. Yep. Tak, i w końcu jak koleś ustala jakiś test na Cylona i pierwsza osoba do niego przychodzi i wychodzi mu na zielono, że tak, to Cylon, to on tak się zastanawia, zaraz, jak ja jej powiem, to ona mnie zamorduje. Nie, wszystko jest w porządku, tego nic się nie stało, jest spoko, nie? Tak, i później jest. Zrobił, że przynajmniej do pierwszego sezonu później zrobił, że każdy, kto się badał, to był na zielono, że jest człowiekiem, bo tak jest prościej. Co sobie będę głowę zawracał. A kim byli ci Cejloni? Złe roboty, które chcą zniszczyć ludzkość za to, że ludzkość ich stworzyła. Aha. Standardowo. Tak, nie zagłębiajmy się w tematy Battlestara. Tak, ale po prostu jako, że to będzie część Unique Gifta, prawdopodobnie... Rejny, ale ogólnie, ona ogólnie... jest Meat Puppetem, w sensie jest za dużo części organicznych, żeby tak. Bioscan zadziałał. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze podpowiem, że ta muzyka, którą za każdym razem Black upuszcza, jak się akcje z Rejną dzieją, to jest właśnie z Battlestara Cylonowa muzyka. Yep. Z jednego z dalszych sezonów, jak się nagle okazuje, że jest więcej Cylonu, więcej Cylonów niż myśleli. Yep. Bo byli bardzo deep. Dobra, a wracając do Reiny, to może takie skany i tak by się przydały, żeby wiedzieć kiedy i jakie czynniki wywołują u niej te pogorszanie stanu. W sensie myślę, Unity, że twój pomysł z opracowaniem czegoś dla niej to jest bardzo dobry. Nie mówię, że będzie to szybkie ani proste. Natomiast, cóż, tendencja moja jest to, że wraz z zwiększeniem mocy procesowej rzeczy niemożliwe stają się tylko ciężko osiągalne. Tak, git. No to mówię, pytanko, chcecie się cofnąć, w sensie taki mini retcon, czy znaczy nie tyle retcon, cofnąć się do tego, no, flashbacka możemy zagrać z Reyną. No, tak, ogólnie rzecz biorąc jakoś krótko po tym, jak, bo to Andzia odbierała tą informację, nie? Tak.
Więc ogólnie rzecz biorąc postanawia się po prostu podzielić z drużyną. Więc zebranie na masku. Ale zaraz chcecie nam mówić o tym przed misją, bo tego ważną? Tak? Żebyśmy jeszcze mieli dodatkowe rozproszenie przed tym tym? Zresztą ja pamiętam, że na tak, poprzedniej sesji Kevinowi powiedziała i pokazała tę wiadomość. Tak. A wiadomość o tym to tak. A, dobra, myślałem, że chcesz powiedzieć o tym. Nie, no, o Boże. O Unity nie. A, okej, okay, dobra. Chodzi o Apexie, więc myślę, że ogólnie rzecz biorąc, on po jakimś czasie się zdecyduje, że okej, okay, nie muszę wreszcie mówić, skąd jest ta wiadomość, ale albo mogę po prostu powiedzieć, że skoro wszyscy wiedzą, że mam znajomości w perymetrze, to Welp. Dostałam ostrzeżenie od przyjaciół z perymetru. Że no cóż, aktywowało się dzikie AI o nazwie Apex i prowadzi wojnę z niebieskimi i prawdopodobnie świetlistymi. Apex, czyli tak jak to jedno z rodzeństwa, o którym wujek mówił, nie? Andzia kiwa głową. Jeżeli Apex okazał się prawdą, to w zasadzie mamy potwierdzenie, że wszystko, co mówił twój wujek, jest prawdą. Nie był szalony. Wiedziałam. Patrzę na Reynę przeszywającym wzrokiem. Reyna... ten... zaczyna drżeć i... gdzie w tej chwili operuje? Wiesz co? Jest chwila zawahania. W tej chwili, znaczy w informacji, którą dostałem, nie było konkretnych danych, ale biorąc pod uwagę, że spotkaliśmy te bezzałogowe myśliwce. Myślisz, że będę od niego? Czyli to by znaczyło, że on od dawna już funkcjonuje, skoro zdążyłby taką armię sobie zbudować. No cóż, z informacji od twojego wujka możemy zakładać, że nie włączył się wczoraj. No ale powoli przesuwa się w kierunku Reyny i kładę jej rękę na ramieniu. Reyna, więc kiedy co konkretnie trzeba zrobić, by zostać przyjętym do enklawy? Enklawy? W sensie do TL5? No tak, do twojego domu. Urodzić się tam. Tak, Reyna, shit to be us. Myślicie, że dałabym radę spreparować certyfikaty? Aby się dowiedzieć, jesteś mną? I pójść do mojej niesamowicie sztywnej rodziny? W sumie może byliby zadowoleni, że córka wróciła. Może potrzebują dobrego programisty. Okej, Reyna, prawda jest taka, że nasze plany zakładały to, że Apex gdzieś tam jest? Reyna, mówi... Ale nie, że posiada zdolność produkcji armii zdolnych walczyć na dwóch frontach. W zasadzie to trzech.
Spójrz na to w ten sposób. To może być nasza przewaga. Jeżeli jest rozciągnięty na walkę na kilku frontach, to nie będzie miał czasu zajmować się jednym małym okrętem z najemnikami. Znaczy, czemu w ogóle miałby się nami zajmować? Zrobisz taki niezręczny uśmiech. Co? Takie nie, to mówiłem to w charakter, co tu mówisz takie... Z takim, ale ja nie wiem, co miałby się nami zajmować, nie? Nie, bez niezręcznego uśmiechu. Nie umie krać. Lena. Jaj. Zdolności intelektualnych akurat mu nie braknie. Ej, Reina, mam propozycję. Znaliśmy tą cholerną kuźnię, o której mówił wujek Kitty. Zobaczmy, co tam jest. Jeżeli rzeczywiście jest tam coś, co może nam pomóc w zatrzymaniu tego cholerstwa, to powinnaś być pierwsza, żeby się zgłosić na ochotnika. A jeżeli okaże się, że cóż, to jest stanowczo poza naszym zasięgiem, to zawsze możemy spierdalać najdalej, jak się da. Na przykład do enklawy. Ja bym tak na nich nie liczyła. Jestem skłonna uwierzyć, kiedy mi to mówi. Dyskusja tylko wśród graczy, czy NPC, na przykład Jack też tam może być? Tak, może być. No oczywiście, kurde, Jack i Sani też muszą o tym wiedzieć. Sani tak, tylko trzyma się blisko Kevena, tak się do niego przytula, natomiast Jack... obawiam się, że to jest problem, który nie zniknie tylko dlatego, że uciekniemy gdzieś daleko. No i ten chłop dobrze mówi. Wyciągam żółwika w jego stronę. No, przybij. Ciskasz pięć? To jest po prostu taki moment... To wiesz co? On nie unosi ręki, natomiast po chwili czujesz uderzenie takiej niewidzialnej siły w piąchę. Takie, wiesz, łagodne. Zrobił ci psionicznego fistbumpa. Popisuje się. Czy to jest w sumie dobry moment na pompatyczne przemówienie Kitty? Myślę, że tak, że jeśli Jack rzucił takie hasło, to Kitty teraz jedzie na tym i zaczyna przemowę właśnie, że to jest problem, który będzie dotyczył wszystkich i że nie możemy uciekać, nie możemy się chować i że w sumie jeśli jesteśmy w stanie i mamy jakieś informacje, to musimy pomóc z kości, żeby pitu, wylewam wszystkim i jeszcze trochę pitu. Na zasadzie naszym obowiązkiem jest ratować galaktykę. Jeśli możemy. A możemy. Bo jesteśmy zajebiści, moi kochani. Jesteśmy. Jak wrócimy do domu, założę papierologię, żeby zmienić nazwę naszej firmy na Strażnicy Galaktyki. But of course. Tak, pamiętam, że wspominałeś o tym na Discordzie. Tak. Okej, to się z tej scenki flashbackowej? Znaczy jeszcze tam Adzia zupełnie na poważnie może dodać coś w rodzaju, że zgadzam się w sumie z Kitty, mamy... Jesteśmy nie z własnej woli, ale jesteśmy w wyjątkowej pozycji, gdzie rzeczywiście mamy informacje, które mogą pomóc.
A jednocześnie tak nie do końca ufam jakiemukolwiek rządowi, żeby zrobił coś użytecznego z tymi informacjami. Cóż, może jak dobrze pójdzie, to nam chociaż zapłacą. Galaktyka nam zapłaci. Jak dobrze pójdzie. Spójrz na to w ten sposób, Kevin. Jeżeli będziemy tą bandą najemników, która uratowała galaktykę przed Unbreaked AI, to będziemy dostawali dużo lepsze zlecenia. Ewentualnie niektórzy będą mieli prosić wrócić do domu. Ty byś chciał wracać do domu? Nie wiem, zobaczymy. W zasadzie od jakiegoś czasu mój dom to albo ten statek, albo no, ta nasza baza. Tam mam fajną wannę z bąbelkami, a tu nie, ale... Well, point stands. Okej, tak czy siak, no możemy pomóc. Znaczy, że to i tak jest także nasz sektor, więc... Odświeżcie sobie Roll 20, mam piękny awatarek. Tym bardziej po tym, co było w tego. Po tym, co widzieliśmy na toru. Dobra, to ja dalej z ramienia, z ręką na ramieniu Reiny. Więc co ty myślisz, Reina? Reina odpowiada. Nie wierzę, że mam jakiekolwiek szanse. To Jack na to wzrusza ramionami. W takim wypadku nie zaszkodzi spróbować. Może będziesz mile zaskoczona. To ja tak patrzę jej w oczy i mówię, a ostatecznie jak wolisz umrzeć? Uciekając przed tymi potworami, które wiesz, że i tak cię dopadną? Czy stawiając im czoło? I zabierając ze sobą tylu, ile jesteś w stanie. A tym razem, gdy byłam w takiej sytuacji, zginęła większość osób, które ją znałam. Wiesz co, to kiwam głową i mówię... tak, i myślisz, że jeżeli mogliby wybrać jeszcze raz, to co by wybrali? Nie wiem. Może nie ginąć w zupełnie głupi sposób. Większość statek jesteśmy w stanie mu zadać, nie będą miały jakiegokolwiek znaczenia. Tego nie wiemy, dopóki nie znajdziemy kuźni. Wujek Kitty wierzył, że jest tam coś, co da nam przewagę? Wystarczającą przewagę? Pytanie o co? Jesteśmy teraz sami z Andrzeją? Nie, w grupie nadal. Reina? No tak, i zobacz, co się z nim stało. Ej, nie wiemy, co się z nim stało. Jakby co, pamiętam, że miała... Andzia miała z Reiną dyskusję na temat tego nagrania. Został zamordowany. Tak. A Reina rzuca właśnie takie... No. Dobra, generalnie nie wysypała się, że został zamordowany, ale no, w razie w tą stronę sugeruję. Znaczy ja wiem, że takie były podejrzenia, że był zamordowany. Bo jednak to był spadek, a nie prezent. Tak. Yep.
Dobrze. Zajna. Ja jako gracz teraz pytam, ponieważ Andzia jest lepszą dyplomatką niż ja, to czy jest coś, co mogę powiedzieć Rejnie, żeby ją przekonać? Do tego chciałem iść, że Zajna w tym momencie ten jest no w doli spirali i tak nie mamy szansy. Wiadomo, ile mamy czasu, by odnaleźć tą kuźnię. Wzruszam ramionami. Podejrzewam, że nie ma. Znaczy, nie podejrzewam Apexa o siły, które. Żeby wybić. Dwie potężne cywilizacje w tydzień, więc. To być klucze i aktywator, tak? Tak. Musimy zdobyć klucze i aktywator, w związku z tym jak zdobędziemy pieniądze z akcji tutaj, to powinniśmy mieć dość, żeby przynajmniej przez jakiś czas skupić się wyłącznie na kuźni. Dobrze, więc pospieszmy się z tą misją. Taki był plan od początku. Każda chwila w tej chwili może się liczyć. A. Dobrze, że jesteś z nami. Potrzebujemy cię. Tak, jestem w ogóle Weisswindem tej przygody. Nawet mam pomysł na motto. My, którzy mamy zginąć, nie chcemy. Dosłownie w ostatnim bohaterze. Tak. Jeszcze ładnie po łacinie było. Kojarzę. Chociaż w łacińskiej wersji też sobie nie przypomnę. No dobra, no ja z tej sceny więcej nie wycisnę, nie wiem jak reszta. No. Wracając do teraźniejszości, do czasów obecnych, ranek wczesny, dzień na 3 dni przed ślubem. Możecie zaczynać swój plan. Tak, to idąc jeszcze ostatni ten, Kevin, pamiętaj, od momentu, gdy tam wejdziesz, całe pomieszczenie jest twoje. Od ludzi twojej profesji oczekuje się pewnego charakterystycznego stylu bycia. Ja nie potrafię. Masz być najgorszą. Czy mówisz, że nie potrafisz wejść w kobietę? Sani na to mogę potwierdzić, że jest inaczej. Nie chciałem powiedzieć, że. Jakim to jest kobietą? Nie potrafię ten. Jak to powiedzieć? No jednak to nie jest w moim stylu, żeby tak łapać wszystkich ten uwagę, ale dobra. Dobra, ja ci teraz dam pokaz, jak to się robi. Znaczy już to możemy uznać, że mieliśmy i już tak. To dyskutowaliśmy i... Tak, dasz radę, złotko. Wierzymy w ciebie. Kochana. Miejmy to już za sobą. Tak. Incredible. Straumatyzowanie członków załogi od 1744. Firma rodzinna. Yep.
Dobra, więc ja ze swojej strony deklaruję, że żeby wejść w tą rolę, co Andrzej opisał, to po prostu będę wracał myślami do tych czasów arystokratycznych na swojej rodzinnej planecie i po prostu się będę zachowywał tak jak wtedy. Tak. Może o tym trochę zapomniałem, ale jednak to zostaje w... To jednak tak jakoś zostaje, takie poczucie bycia najważniejszą osobą w pomieszczeniu. I jak się powinno zachowywać. Czy robisz tak, to jak odgrywamy? Bo ja wtedy wchodzę w Kitty, następczynię jakiegoś tam rodu, coś tam, ogromne wymagania, musisz być najważniejsza, musisz być najlepsza. O, tak, tak, zróbmy to, zróbmy to. I chodzimy po pokoju i Andzia jest naszą ofiarą. A w sensie, że trenujemy? Czy... Tak, że trenujemy. Andzia jest klientką, którą musimy... Ja sobie uważam, że takie dwie Karyny. Mniejsza. Znaczy nawet nie Karyny, tylko bardziej bym powiedział takie... Boże, Opry. Dwie Opra. O, no. Ty dostajesz. Widzisz, ty dostajesz, widzisz. O Boże. Znaczy, Andzia przez całą tą operację stara się zachować pełną powagę i spokój. Ale gdzieś w połowie przestaje głupkowato chichlać, to zaczyna być przerażona. Jak widzi to, co ta dwójka jest w stanie zrobić. W czasie ćwiczeń? Tak. Tak, takie sudden realization. Tak. Oh shit. Cholerna arystokracja. W połowie nawet TL5. No. Okej. To przewijając do... Jeżeli możemy, przewijając do szachty tak. Właściwej. Oczywiście nie z tym całym przebraniami i papierologią, którą sobie załatwiliście, nie macie problemu przy wejściu. Widać, że żołnierze, znaczy ochrona na zewnątrz jest trochę spięta. Po części samą imprezą, a po części tym, że kuźwa jednak są to jakieś... Ktoś nas kurwa atakuje i nie wiemy do końca kto. Od czasu do czasu. No więc jest po prostu taka aura stresu. Natomiast rozpuszczają, natomiast w samym kompleksie wiadomo też już jest całkiem... Znaczy, nie ma pustek, jest trochę ruchu, trochę goście się już, niektórzy, którzy przybili, kręcą, trochę takiej bazowej, z bazowych służących. Widać, że jeszcze formują jakieś kliki, grupki, które dyskutują o swoich interesach. I prawdopodobnie, a niech mi będzie, gdzieś tam w oddali wśród tłumu dostrzegacie, jak się kierujecie na z góry upatrzone pozycje, jak pan młody El Arshad wita się z też przedstawicielami bogato ubranymi innych rodów i gdzieś prosi ich jakiegoś prawdopodobnie, no gdzieś w głąb któregoś z budynków, możliwe, że jakiegoś jego studium czy biura. A w sumie jeszcze zapomniałem się zapytać, to gdyby gówno jebło wiatrak, to Jack jest na jakimś dachu, żeby mieć linię wzroku na tą bazę i na te patrolujące mechy, czy nie? Tak, ale w przebraniu. Ja mu robię przebranie. Żeby nikt nie poznał. I jeśli miałby używać, to fajnie by było, żeby nie używał swoich super skilli, żeby nikt nie pomyślał, że to on, tylko że to jakiś zwykły psionik.
Gdybyś być może wam podrzuciła parę tych lękuntów czy coś, żebyście po drodze mogli podwrócić w razie czego, żeby mogła robić ten zamieszanie. Dobra, to Andzia na pewno przy pierwszej okazji podepnie to. Mhm. O Jezu. Tak, no i oczywiście też jakby w środku jest ochrona, tak jak to wcześniej Kevin widział, czyli w garniakach. Chcecie? To myślę, powiem, że to jest, że tak powiem, wyjątek w ich kulturze, że są zarówno faceci, jak i kobiety w garniakach. Że tak musi być profeska. A nie mają jakichś pustynnych szat, skoro to już kurde totalnie XP Arabów? Mogą mieć. Mnie to, że tak powiem, rybka. Nie mam jakiejś z góry upatrzonej wizji, która musi być. No poza tym, że właśnie bardzo blisko wschodnie klimaty. No w tym typie się okazał, że ta panna młoda ma, nie wiem, 11 lat. Ho-ho! Albo 50. Jakby miała 11 lat, to nie, czy by... No chodź. Czy by wymyśliła taki plan? Nie, aż tak młoda. Powiedzmy, przez moment tak kminiłem, czy iść takie dosyć mroczne tematy, ale się wiem, nie. Ja jesteśmy strażnicy galaktyki, a nie... Jest dosyć młoda, ale... Że tak powiem... Ratujemy wszechświat tańcząc. Dokładnie. A no i podejrzewam, że ponieważ no wiecie, że mogą mieć metapsioników, no to w ramach tych fałszywych tożsamości, no to też tam macie jakieś fałszywe, ale no, że macie jakiś tam mały talent psioniczny. Znaczy, kto ma, ten ma. W sensie, żeby... Ja myślę, że ten... Że po prostu moja alter ego może mieć, się tłumaczyć, że ma telekinezę, żeby łatwiej korzystać z narzędzi i tak dalej, wiesz, że tam sobie... Nawet może się twierdzić, że ma biopsionikę, która wspomaga go w... ją w pracy. No w sumie mogę tak mówić, że mam biopsionikę i tak dalej, ale głównie to, wiesz, to sobie lewituje, wiesz, z to kuferek z narzędziami i tak dalej. I tak to prezentuje. A moja koleżanka tutaj to korzysta z telepatii, żeby zrozumieć od klienta, czego konkretnie najbardziej chcą. Dokładnie. A ja po prostu mam zwinne rączki. Okej, no to... A to jest nasza stażystka, tak? No to... Pionicy... Tak, całą drogę pomiatam Kitty. Że po prostu podaj to, podaj tamto. Noszą to z kamienną twarzą. To powiem, że tak, ogólnie rzecz biorąc... Pójdź po kawę! Nie chcę się kłamać szczegółów, ale że tak powiem, jest różnica w ID, które wam dają, jest różnica między tym, które dostają psenicy, a nie psenicy. Może różni się kolorem, chuj. W każdym razie jest wyszczególnione, że jeżeli ktoś ma mocy psyniczne i chodzi, jest akredytowany, no to ma coś tam, jakiś identyfikator inny. Okej. Sam budynek, w którym jest panna młoda, poza tym, że też ma, wiadomo, ochronę zarówno ludzką, jak i jakieś systemy typu najchroniczne drzwi itd., itd. To jest, jeżeli panna młoda traktowała, czuła się jak w więzieniu, to jest całkiem przyjemne i komfortowe więzienie. Na pewno pan młody, może z różnych powodów, nie szczędził luksusów. No, ma jakieś tam miękkie wypodziny, sofy, pufy. Wszystko najwyższej jakości.
Wchodzimy tam z miną totally unimpressed. Angie jest...